Cześć. Cześć, cześć, cześć. Chyba w takiej chwili powinnam powiedzieć hej. Chyba tak. Chyba nie. Erowina. A. Erowina. No i cześć. No i cześć. No i pa. Tu? Kulturki. Czyli? Pandzia. Ola, Maja i... Mama. Zabierz. Raczej. Pandzio. I Pandzio. Kulturki. Dzień dobry, w kolejnym odcinku Kultury Kulturek. To dzisiaj będę wywiad, bo dzisiaj jest taki właśnie wstępik, który ja zwyczajowy bla bla bla. Dzisiaj jest kolejny odcinek Kultury Kulturek. Dzisiaj jest wyjątkowy odcinek, dlatego że właśnie tak jak się zawsze. Przyda. Nie, bo dzisiaj jest wyjątkowy. Dzisiaj opowiadam ja o książce Jowanka i Gang spod gilotyny. Autorstwa Małgorzaty. Gilotyny brzmi Katarzyny. Katarzyny Musierowicz. Nie Katarzyny, Wasilkowskiej. A no tak, Wasilkowskiej. Ej, myśmy się nawet nie przedstawili. I też bym chciała powiedzieć, że dzisiaj jest ten. Dzisiaj jest mama, Ola i ja w tym odcinku jesteśmy i to. Ale właśnie Ola znika. I ten to Ola znika. Pa Maja, pa mama. Uwaga, zaczerwujemy Olę, Ola znika. Okej, okay. Zaczynamy odcinek pod tytułem Jowankiec Gang z gilotyny. Spod gilotyny. Spod gilotyny. Oczywiście teraz nie ma Oli, więc mogę spokojnie ze mną rozmawiać z mamą. Okej. Okay. No to najpierw nam Maju powiedz o bohaterach. Bohaterach? Znaczy, oprócz Jowanki, nie? Bo Jowanka, Zabrzech, Tomaszek, Franek. Tomaszek Wawrzek, tak? Wawrzek. Wawrzek. No kiedy jest imię Wawrzek? No tak się on nazywa zwykle. Wawrzyniec. Ale... Wawrzek. Mówiłem na niego Wawrzek. Tak, dlatego że on naprawdę nazywał się Wawrzyniec. A, Wawrzyniec. A Tomaszek? No to Tomasz. Tomasz, a Franek to Franek. Jeszcze Franek. Dobra, jest trzech chłopaków, jedna dziewczyna. Opowiedz. Nie, ale Jowanka nie była z ich gangu. Potem była. Dobrze, z Dobrze, no to opowiedz jak to całą historię od początku. Ona nie miała mamy. I ona bardzo... Chyba miała mamę. Miała mamę, ale mama wyleciała i nigdy się nie mnie widziała. I ten tata się wyprowadził i była nowa szkoła. Tylko powiem, ona była nowa w tej szkole, po pierwsze. A po drugie, ona uratowała jednej dziewczynce życie. Jak to się stało? Taka dziewczynka wskoczyła do takiej bardzo głębokiej kałuży. Mhm. To była taka jak normalny człowiek. I ona wskoczyła i nie mogła, i się prawie utopiła. I ona uratowała jej życie, bo jej pomogła. Pomogła jej. Mhm. No i co, ona się przeprowadziła z tatą do nowego domu? Tak, i to tak było. A jak ale ona przyszła mama do szkoły... Zostawiła, tak? Tak, ale najciekawsze jak ona przyszła do szkoły, taka dziewczyna zaczęła jej strasznie dokuczać. Zacznie dokuczać. Mhm. I mieli nową panią i nowego pana. Mhm. Pana od WF-u. On był bardzo fajny. I akurat dzisiaj był basen, po nim basen zamiast WF-u czasami. Mhm. I wtedy wszyscy zobaczyli, że Tomaszek nie ma jednej nogi. Miał tylko do uda. A bo Tomaszek miał wypadek, kiedy stracił nogę, wtedy stracił ojca. Bo jechali, bo takie drzewo się zaczepili. Tata umarł, a on stracił nogę. Czyli Jowanka żyje tylko z tatą, tak? A Tomaszek tylko z mamą. Tak. I Tomaszek jeszcze miał wypadek i coś mu się stało, tak? Coś się stracił nogę. No nie całą. Ale protezę, pływać tak? umie, ale pływać jakoś umie bez tej stopy, a to ja tego nie rozumiem, bo właśnie bardzo trudno pływać bez stopy, bo ta stopa jakby odpycha tą wodę i to takie... On to był świetny. Bardzo silne nogi. On był świetny. Z jedną nogą i stopą daje sobie radę, prawda? Trzeba podziwiać taką postawę. No. Mhm. I... Taka była dziewczyna i ona myślała, że się z nią zaprzyjaźnia, a potem ona była do niej bardzo niefajna. Czyli co, Jowanka szukała przyjaciółki? Tak. I ona zaprzyjaźniła się z tym
chłopcami, a jeszcze... Z chłopcami, ale powiedziałaś o nich, że mieli gang, tak? No i jeszcze jeden chłopiec dołączył do gangu. Dominik. Dominik był tak samo nowy jak Jovanka. To jeszcze kto Jovanka... był w gangu? Jeszcze był Franek, tak? Wawrzek i, no, i później Dominik, tak? I dziewczyny się raz z niej śmiały, tak jak ona wychodziła ze szkoły, z jej sukienki. I ona przyjechała ich plecaki i on się przewrócił, jak ona prawie w nie wjechała. I ona potem musiała iść do szpitala, bo złamała sobie rękę. Ojej. Ona tam była i chyba sobie też głowę miała bandażowaną, wszystko miała takie. I do niej i jak Wawrzecha, to oni przyszła do nich taka dziewczyna, która była właśnie uratowana przez Jovankę. Ona przyszła, bo ona była z tego samego przedszkola co bracia Wawrzecha. Nie pamiętam kogo to byli bracia, i to był brat i siostra chyba Fabrycha. I oni byli kolegami i ona się spytała i on się on przysz, ona przyszła, po co tutaj przyszłaś, chcesz się pobawić? Ona powiedziała, nie, mam coś dla Jovanki, masz jej to zanieść, okej. A jak nie zaniesiesz, to nie. I ona sobie poszła. I oni poszli w końcu do tej Jovanki i ten Tomaszek lubił ją, dlatego że oni raz razem wracali ze szkoły, bo to było takie śmieszne. I jeszcze ona miała pracę na konkurs i bardzo było jej smutno, dlatego że ona była na pierwszym miejscu i potem taka i ta dziewczyna, której dokuczała, ona nazywa się jakoś tam My. Narysowała, bo ona zrobiła taką ją z delfinem i ona narysowała jej kółko ratunkowe i napisała: nie umiem pływać i jestem głupia. Tak napisała i się zrobiło bardzo przykro i właśnie wtedy pojeżdżała im plecak i musiała iść do szpitala i nie chciała chodzić do szkoły. Ja mam, Maju, takie parę pytań do ciebie ważnych. Po pierwsze mam pytanie: jak się Jovance żyło z tym tatą? Całkiem dobrze. I ona też miała taką sąsiadkę, która jej pomagała. Bo ona jakby ona mówiła, że ta Jovanka ma brzydkie stroje i że powinna mieć porządek w domu. To było prawda. Co, bałagan miała? No. I ten tata dał taki bardzo dużo banknotów tej pani powiedział, żeby ta pani poszła sobie do sklepu z banką, żeby coś kupiły, bo on nie zna się na tym. A gotował jakieś obiady ten tata? Nie. No właśnie, no. No bo on robi... Co oni jedli? Tylko takie zupy z takiego pudełka, taki proszek. Z proszku. Zupki z proszku. To chyba niezbyt zdrowo, co? Nie, raczej nie. Raczej nie. A powiedz, a jak ona się ostatecznie dostała do tego gangu? Ona nie była w tym gangu, ona była zwykle przyjaźniła. Tylko się przyjaźniła z Tomaszkiem? Ona w sumie też była tak w gangu trochę. Tak? Też była tak w gangu. A dlaczego ten gang się nazywał Spod Gilotyny? To mnie też ciekawi. O, ja powiem właśnie, bo oni mieli drzewo, które nazwali gilotyną. Jeden chłopiec myślał, że gilotyna to takie coś, że wieszano ludzi na sznurku na drzewie. Franek powiedział, że nie. Że gilotyna to takie coś, że był taki wielki nóż na takim sznurku. Kładli się ludzie na ziemi, było wiaderko i że ktoś puszczał ten sznurek i spadało na tak, ciebie. Tak, głowę odcinano. Ale też gilotyna to jest też coś takiego bardziej przyjaznego. Bo tak się też mówi na takie urządzenie, którym się tnie papier po prostu i zdjęcia na przykład się odcina. No, właśnie pani na moja wychowawczyni też ma gilotynę, tylko taką... No, taką ręczną, prawda? Taką, że tnie się papier, więc nie zawsze musi być takie złe skojarzenie z gilotyną.
ale oni specjalnie nazwali, żeby to był taki postrach, gilotyna. I też zawiesili tam takiego diabła na wróble. Żeby co, nikt nie podchodził do tego drzewa? No, bo oni tam głowę mu ten, a obok tego to zawiesili ciało. Mieli jakieś fajne przygody? No, nie, za bardzo nie. Ale to ten, całkiem było fajne. A co ci się najbardziej, Maju, podobało w tej książce? Podobało mi się, że oni się tak dziwili, jak Tomaszek nie miał jednej nogi, bo jakby on chodził w protezie, a nikt o tym nie wiedział praktycznie, nawet Franek jego gag nie wiedział. Bardzo ciekawe, że nie zauważyli wcześniej, prawda? No bo nie, bo on chodził ciągle z protezą, nie chciał tego... W spodniach chodził po prostu, no, drugich, nie było widać. Nie, on w spodniach i miał protezę jeszcze. No właśnie wiem, ale właśnie proteza to jest taka... To takie dziwnie wygląda, jak się no ma. No właśnie, bo to widać, no, jak ma ktoś protezę, tak? No. A powiedz mi, ta Jowanka znalazła tam swoją przyjaźń? Przyjaciółkę, której szukała tyle czasu? Nie, on nie miał przyjaciółki, tylko miała kolegów. Miała przyjaciela, tak? Kolegów. Przyjaciół. Do chłopaków. No, to jaki to jest, można wniosek z tego? Bo Tomaszek i Franek chciał, żeby ona właśnie poszła do nich do domu i ona zrobiła wtedy ten procent na ten kogoś, a ta okropna dziewczyna, to ona napisała, no nie umiem pływać, jestem głupia. Czyli nie zawsze trzeba szukać sobie tej samej płci kolegów i przyjaciół, tak? Bo może się okazać, że ktoś inny jest, może być twoim najlepszym przyjacielem, prawda? Tak. Tak. No właśnie, tak się czasem zdarza. A ile ta Jowanka i jej koledzy mają lat? W trzeciej klasie. W trzeciej klasie są, czyli tak jak Ola nasza. Gdzieś 9 lat mają, tak? 9, 10 lat. Ale oni w tym roku do trzeciej idą. A dopiero idą? No to będą mieli tak 8-9, no? 8-9, tak. Mhm. Bo Ola teraz idzie do czwartej klasy. No tak. Ale wciąż ma 9. A ja idę do drugiej klasy. No tak. Taka różnica. Taka różnica. No. Tak. Powiedz, Maju, kiedy jeszcze się dzieje ta akcja tej książki? W roku szkolnym, tak? Czy w wakacje? No w roku. Kawałek w roku szkolnym, kawałek wakacji. No takie różne. A czyli zaczyna się chyba wakacje, prawda? No zaczyna się wakacje, a potem w rok szkolny. Mhm. I była jeszcze zagadka, której nie możemy powiedzieć. Nie możemy. Ale okej. Okay. Powiemy. Byliście. Ale nie rozwiązanie. Oczywiście. Jowanka i ci chłopcy chcieli zrobić tak, żeby się ten pan Staniocha, tak się nazywał ich... Staniocha. Staniocha się nazywał od ich wechu i pani Jola się ożenili, czy wychowawczyni ten. Chcieli wyswatać się, no, mówi, tak? I taki pan chciał, żeby pani Jola nie pracowała, bo taka jej jego dziewczyna, która też pracowała, była świetlicą. I ona była taka okropna dla dzieci. I nikt pani ze świetlicy okropna dla dzieci? No. To bardzo straszne. I ona potem chciała, i ona ich nastraszyła, że będzie ich wychowawczyną i miała jeden dzień z nimi, a potem kiedy przyszła do szkoły znowu pani Jola, no, oni się bardzo ucieszyli. Aha. I pani Jola powiedziała, ja wiem już wszystko o Jowance. A ta powiedziała o tym dziewczynie, której dokoczyła, że będzie ukarana i jej koleżankom też będzie ukarane będą, a ona powiedziała, odwiedzę Jowanka, a Tomasze, a Franek powiedział, nie, to będzie dla niej za wielki szok, no w początku my ją uprzedzimy. A że w szpitalu wtedy jak była, no, tak? A, okay. Takie, to no, będzie... Udało im się wyswatać? No, już wie. Nie dzień. Powiedz. Nie mów. To niech sobie przeczytają. Przesłuchają. Słuchacze, prawda? Albo przesłuchają. Albo przesłuchają, bo audiobook też jest, tak? Można przesłuchać sobie tą książkę, albo można ją przeczytać. Pożegnamy cię w końcu. Ale Maju, jeszcze powiedz, komu polecasz tą książkę? No prawie godzinę robimy. Jaką godzinę? 15 minut, Maja. No co ty? 54. Nie, 15. No, Majusia. No, ja bym poleciła od, nie wiem, tak, od 6 do...
10 lat. To możemy zrozumieć chyba, nie? Taki to może 7. Szkolny, ze szkolnych czasów. 7, tak, przecinek. 7 lat, przecinek 10 lat. Dajmy powiedzieć. A powiesz, czego jeszcze się nauczyłaś z tej książki najbardziej? Że przyjaźń jest najważniejsza. I że porządki są najważniejsze dla upierdliwych sąsiadek. Ale to ważne, że przyjaźń, tak? I można ją znaleźć wszędzie. Nawet nie, nie tam wszędzie. Się, gdzie się nie spodziewasz. Nie, nie wszędzie. I że takie szukanie przyjaźni na siłę to też nie jest dobre, co? A czasem właśnie przychodzi ta przyjaźń tak niespodziewanie. No ale jak ktoś ci mówi, że będzie twoją przyjaciółką, nie zawsze jest. Potem tak. Tak samo jak było w tej książce, tak no. Samo zdarza się w prawdziwym życiu. I no w moim raczej. Też się tak zdarza. No, czasami się tak zdarza. Dlatego trzeba, warto mieć, przyjaźnić się. Ja zbieram. Być sympatycznym, mieć właśnie wielu kolegów, wiele koleżanek. Ja mam bardzo. Bo to różnie bywa. To tak bywa. Czasem jakieś foszki przychodzą, czasem jakieś małe konflikciki przychodzą. Małe konflikciki, mamo. No czasem się tak zdarza. I później co? U mnie nie są małe. Człowiek zostaje sam i tak się robi smutno. Okej, no takie smutne rzeczy na dzisiaj. Przecież na wakacjach jesteśmy. Rok szkolny się skończył. Idziemy do drugiej klasy. Niektórzy do, nie wiem. A niektórzy nawet idą na basen. My teraz będziemy szli na basen lub na plażę, więc podkręcamy atmosferę. Maja tutaj podkręca atmosferę, a my razem wszystkie kulturki i ale Oliwa, więc to. Zachęcamy was do przeczytania tej książki, bo Maja mi powiedziała w tajemnicy, że jest to teraz jej ulubiona książka. No, oczywiście z kolejną książką, która mi się bardzo podoba, pod tytułem... No, nie wiecie? Patka i Pepe. O, to kolejna książka. Ale to jest o dziewczynce i chłopcu. Tak. A nie, Pepe to jest chłopiec, Piotrek, a Patka to dobrze, jest Patrysia. Dobrze, to będzie niebawem o tym. Będzie niebawem o tym, ale Maja po prostu w te wakacje odnajduje dużo jeszcze ciekawych mam, książek. Jeszcze mam bardzo dużo książek. Przygotujcie się, mam jeszcze raz, dwa, trzy, oj, chyba będzie cztery, seria odcinków pięć, z sześć. Mają. Jeszcze sześć mamy książek, które ten, jeszcze mam jedną, którą przesłałam, więc będzie siedem. Będzie. Będzie. A dziewczyny muszą to ponagrywać, a ja to później muszę obrobić i... Słabo. Słabo. Bo ciężko znaleźć na ten czas. Szczególnie w wakacje, kiedy ma się tyle ciekawych rzeczy do robienia. Tyle ciekawych rzeczy. Że no to. Pa! No to chyba czas skończyć i nagrywamy dalej. No to dzisiaj jest, teraz jest północ, więc ja idę spać. Pa! Pa!